Pora rozpocząć drugi dzień w Mińsku. Dzisiaj mały spacer, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko teren festiwalowy. Dzisiaj moim przewodnikiem po Mińsku będzie Sasza, który jest fanem Ale Browaru. I dzięki jego uprzejmości pokażę mi kilka ciekawych miejsc, więc oglądajcie. Poznajcie Sasza, mój dzisiejszy przewodnik. Będziemy odpowiadać Mińsk razem. Tak, zwiedzimy najciekawsze miejsca. Mówiliśmy się przy kilometrze zerowym, czyli miejscu, od którego są liczone odległości na wszystkich drogowskazach do Mińska. Do Warszawy. Warszawa. Warszawa. Rozpoczynamy zwiedzanie od mińskiej starówki, która jest w trakcie dużej renowacji teraz. I na pewno odwiedzimy jakiś bar z piwem po drodze. A na drugą połowę dnia Sasza przygotował zupełnie coś innego, więc będzie sporo atrakcji. Nulowy kilometr? Ponad. Polski akcent, dom Moniuszki. Za nami minęliśmy przy wejściu na miejską starówkę. Jak napisane na pomniku, Mińsk był kiedyś centrum kraftu. To pomnik na rocznicę przyjęcia systemu metrycznego w Mińsku. Pierwsze wrażenie, jakie robi Mińsk, to jest tutaj niesamowicie czysto. Sasza, jak wy to robicie? No, robią to prosto. Ludzie, kiedy oni robią drenne rzeczy, oni za to powinny płacić grosze, a kiedy grosze, pieniądze nie ma, oni ubierają nasz dworak w Mińsku. No i w ten sposób Mińsk cały jest wymuskany. Chyba w życiu nie byłem w tak czystym mieście. I wszystko poukładane według planu. No i tu jest bar, dyscyplina musi być. Teraz dziewczyna będzie malować naszego Michała. Trzeba robić smile. Cheese. Cheers. Michał. Misza. A Misza? Misza. Misza. Michael. Michaś. Pisze na białorusku. Będziesz Michaś, to jest po białorusku. Opa. Tak. Podobno? Tak, wygląda. Tak. Nie, no. Jedno lico. Jeden twarz. Oglądaj. No teraz, no. Co jeszcze, jedna kawa? Americano? W Mińsku szmat takich parków, gdzie można chodzić, gulać z dziećmi, spróbować swój czas i no, ty możesz pracować, wyjść z biura, przyjść do parku, siedzieć. Кормить squirrel. Рубле? Чи гуэмби? Squirrel, белка, ну я не знаю. Гуэмби. Так, Минск это очень зеленое место. Может, jesteśmy trochę за вчесно, еще не ма liści на drzewa, але przepiękne парки в центре miasta. Mateusz, podniesz to, co? Zawsze staramy się, żeby w naszych piwnych podróżach było dużo kultury, więc nie mogłem wykorzystać szansy, żeby zobaczyć wystawę Sitodrugu Andy Warhola, która odbywa się w starej bibliotece w Mińsku. Król popartu i król grafiki użytkowej, zupa Campbell, totalna klasyka, więc fajnie było tu wpaść i to zobaczyć. Lecimy dalej. Teraz Michał robić odzyw. Michał, ci podobało się tobie? Jesteśmy na ulicy Komunistycznej 2. W budynku, który jest za mną. Przez 2 lata mieszkał Lee Harvey Oswald, który stał się znany z tego, że podobno zestrzelił Kennedy'ego. 2 lata tu mieszkał, dokładnie na 4. piętrze. Jego balkon był ten pośrodku między tymi kolumnami, więc kawałek historii. Sasza, znasz jakiś dach, na który możemy pojechać i zobaczyć miasto z góry? Tak, ja znam, co dach jest na naszej library, National Library of Belarus.
To jest bardzo piękne miasto. Czyli jedziemy na dach. Nie ma tak zdominować miasto. Zrobić parę dobrych fotek z góry. Jedziemy do biblioteki. Przeglądamy zdjęcia z wspólnej imprezy Saszy z chłopakami w podróży, których serdecznie pozdrawiamy. Obejrzyjcie ich profil i też kanał i ich relacje z Mińska. Idziemy metrem, podjedziemy do biblioteki. W każdym mieście, w którym jestem, staram się korzystać z transportu publicznego, bo tylko tak można poczuć klimat i prawdziwą atmosferę tego miasta. Znany kawałek z każdego polskiego festiwalu. Halleluja! Leonarda Cohena. O! Ale jest i ona. Biblioteka? Tak, to jest bardzo wielka biblioteka, jaką pobudowali na grosze wszystkich ludzi z Białorusi. Частка была финансирования от государства, так? Але частку ты отримаешь пеньонзы, а у тебя трошки забирают на побудование тен библиотеки. А мы спробуем выйти на дах зараз, так? Так. Я... Забачите видок с нами. Tradycyjnie muszę sobie kupić jakiś magnes z tej podróży. Jedna z najlepszych rzeczy, które mam w nowym mieście, to zwiedzać je dachami. Zaraz zobaczcie. Szybko się można nauczyć topografii miasta, znaleźć charakterystyczne punkty, żeby się później łatwo nawigować i odpocząć trochę od picia i jedzenia. Chociaż jest tutaj kawiarnia piętro niżej, prawda? Tak. Ciekawe, jakie piwo mają. Sprawdzimy zaraz. Sprawdzimy, jakie piwo produkuje się w bibliotece. Tak, jakie piwo w bibliotece leją. Zwiedziliśmy bibliotekę, zobaczyliśmy taras, teraz wracamy do centrum Mińska, gdzie mamy udzielić wywiadu dla białoruskiego portalu o piwie, o tym, co się dzieje z kraftem w Polsce i o Ale Browarze. A po tym wywiadzie będziemy ustalać szczegóły kolaboracji z jedną z ekip stąd, więc pracowita niedziela. A widok był przedni. Fajne rzeczy tutaj robią. Wracamy metrem do centrum. Sasza już ustała, gdzie w centrum możemy się napić piw z Midnight Brewery. Bo na tym mi dzisiaj zależy, żeby spróbować jak najwięcej piw od nich. Więc mam nadzieję, że się uda. Dotarliśmy z powrotem na miejską starówkę. Szukamy baru Beer Cup, gdzie mam ulubione dwa spotkania. I mam nadzieję, że też napijemy się piw z Midnighta. Jesteśmy. Hello, my friend. Hello. How are you today? Nice.
ale browaru nie ma, są mikelery. Połowa Europy. Będzie trzeba poważnie z Maxem pogadać. I'm gonna ask you several questions. They will be about craft beer in common and about your class on the craft beer industry. This one time person on the one foot festival asked me how much money you need to open the brewery and how much you could earn. And in normal job, you go to earn money to buy motorcycles. Yeah. But in the brewery, you brew one beer and earn money for another project. So to make some barrel aging where you have to buy the barrel. So it's a hard combination, passion, hobby, and work. So you have to be very secure to not overinvest when we are doing what we love. Tak, idziemy teraz na widok do hotelu białoruskiego na dach, żeby pożegnać się z Mińskiem. W tym miejscu pozdrawiamy chłopaków w podróży, bo też mieli taki plan, ale po drodze kupili samochód i już tam nie dotarli. Let's go to the car. Mam nadzieję, że nam się uda. Mój białoruski miński trip dobiega końca. Żegnam się z wami z dachu hotelu Belarus. Myślę, że ten wyjazd, plan na ten wyjazd udało się zrealizować z nawiązką. Super festiwal, na którym nasze piwa spotkały się z mega odbiorem. Udało się też umówić na kolaborację z browarem, z którym chcieliśmy zrobić od dawna. Przybić piątki ze starymi znajomymi z innych browarów, którzy zjechali z tej części Europy. A także udało się trochę zwiedzić miasto, odwiedzić dwa wysokie dachy. Z jednego z was właśnie was żegnam. I sam Mińsk okazał się bardzo przyjaznym miastem, które bardzo polecam, żeby odwiedzić. Jest niczym nie odstaje od innych europejskich miast. Jest bardzo bezpiecznie, czysto. Dla niektórych może się wydawać to trochę abstrakcyjnym tematem do podróży, ale serdecznie polecam. Śpieszcie się odwiedzać Mińsk, zanim stanie się to modne, bo naprawdę ma wiele do zaoferowania. Ja wracam do hotelu, kładę się spać, jutro wracam do Polski, ale jestem spragniony Mińska więcej i wy też bądźcie spragnieni. Dzięki za oglądanie.